Jestem w Sądzie Najwyższym, w recepcji, gdzie normalnie tu pracownik powinien przyjmować. I teraz filmuję ściany, gdzie nie ma żadnej tablicy informacyjnej. Idziemy tutaj holem. Tu jest wejście. Teraz tu jest tablica informacyjna. Proszę. Nigdzie nie ma tablicy informacyjnej, która by informowała o przyjmowaniu przez zarówno pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, jak i pozostałych prezesów Sądu Najwyższego na skargi. Zgodnie z artykułem 253 KPA. I jeszcze trzecią stronę. Proszę, tak samo. Jest tylko informacja. Ja tu próbowałem wielokrotnie dostać się do prezesa Sądu Najwyższego. Kazali napisać pismo i oczywiście zawsze zmówione osoby tylko odpowiadają. No i nie ma. Dziękuję. To wszystko, czy mam mieć jeszcze? Nie, nie, wszystko. Scyzoryk. Zaraz wezmę. Tylko chcę panu powiedzieć, że tu będzie akcja w listopadzie 5. Ale czy pan ma zdanie szczegóły tej akcji? Będzie zawezwanie policji. A czy pan będzie przewodził jakiejś ekipie, tak? Nie, to znaczy, że to jak w tej chwili i będzie zawezwanie policji, że nie ma nigdzie tablicy informacyjnej. Ale trzeba pan może doprecyzować to, żeby ja mu przekazać, bo tablica informacyjna jaka jest? Regulamin sądu? Nie, nie. Musi prezes Sądu Najwyższego przyjmować skargi na sędziów. Jest szefem instytucji i to wszystko. I w tym właśnie rzecz, że ja nie potrafię się przebić ze swoją sprawą. Pan już opuszcza budynek? Tak, opuszczam. To ja panu przynoszę. Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo.